Kto będzie rządził w Polsce? Magnateria czy szlachta? Wybieramy władcę! Polski, litewski, czeski oraz totalnie przekoksana marchia, która w 1500 roku ma chyba trochę za dużo idei. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Dzisiaj zagramy sobie na modyfikacji With Fire and Sword Eastern Europe Expansion Mode, który był mi dość mocno polecany zarówno na streamach, jak i w komentarzach. Modyfikacja dodaje zmiany dla następującej ilości krajów, jest ich tutaj trochę, no i oczywiście zagramy jako Polska. Polska dostaje trochę tutaj rzeczy na tej modyfikacji, ale to już sobie wszystkie przejrzymy w rozgrywce. Ponad 80 nowych eventów, jest to bardzo dużo. Jeżeli będziecie chcieli z tej modyfikacji zobaczyć kolejny odcinek, zostawcie 2000 lajków i zrobimy ankietę, czy kontynuujemy grę polską, czy wybieramy kolejny kraj. Już tak na początku mam wrażenie, że Polska coś więcej zarabia, no ale nie to jest ważne. Ale ważne są nasze misje i tutaj widzę, że jest totalny ich rework, co najfajniejsze, dostajemy w misjach Unię nad Węgrami oraz Czechami. Będzie ciekawie i wiem, że to drzewko się już zmienia w momencie, kiedy tworzymy Rzeczpospolitą obojga narodów, bo patrzyłem to na konsoli. Idee polskie wciąż są takie same, czyli nadal przekoksane militarnie. My zagramy sobie na tym podejściu raczej pod ekonomiczne ilościowe, bo ostatnio wam się podobało, więc czemu by to zmieniać? Jeszcze nie mamy nowego estate'u, możliwe, że on pojawia się jakoś później w grze od utworzenia Rzeczpospolitej. Zobaczymy. Przywileje stanom nadaje standardowo, wyjątek, no to biorę już na starcie Monthly Administrative Power plus 1. Kolejne to dodamy sobie dyplomatyczne i militarne. Obniżenie kosztów naszych doradców krajowych zrobimy sobie w momencie, kiedy podbijemy stabilność na plus 1, czyli dopiero za jakiś czas. Na razie widzę, że całe lewe drzewko to jest chyba standardowe pruska konfederacja, więc tu nic nie zrobimy. Musimy integrować Mazowsze i to chyba też jest jakieś takie standardowe. Stare sojusze. Musimy odtworzyć sojusze z Węgrami albo z Czechami lub ustanowić ich naszym rywalem. No Czechy zawsze na propsie, Węgry mają mnie na rywalu, no więc Czechy jak najbardziej lecą na sojusz. Węgry siłą rzeczy lecą na rywala. No i też standardowo Dania oraz Zakon Krzyżacki. W sumie Zakon Krzyżacki też ma tutaj jakieś nowe misje. Dostajemy od razu 100 punktów administracyjnych i klejmy na region Słowacji, czyli na ten mega bogaty region, o którym mówiłem w ramach poprzedniego odcinka z Polski. Trusa nie mam. No to wiem, komu wojnę wypowiadam za 10 dni. Nie wypowiesz, bo masz interregnum. No wiem, że nie wypowiem. Zobaczymy. Tym razem pójdziemy w monarchię elekcyjną. Możemy już wziąć też plus 1 w sumie i jednocześnie wziąć naszych tańszych doradców dzięki temu. O, jak szybko! Sukcesja Władysława III. I widzę, że już mamy pewne zmiany. Możemy wybrać Jagiellona, dostać Unię Personalną nad Litwą. Możemy wybrać lokalnego szlachcica. Nie dostajemy Unii, ale monarchia elekcyjna tak czy siak pozostaje w Polsce. Albo wziąć zagranicznego szlachcica. Oh my god, 655. Kusicie, kusicie, ale zagramy tutaj lorowo. Tym razem, sejmem, oh my god. Jak mnie to boli w tym momencie. Mamy szlachtę, mamy Unię nad Litwą i doszła nam magnateria, która zwiększa nam production efficiency. I powiem, tutaj przywileje są zastanawiające. Folwarki, production efficiency 10%, ale wszędzie dostajemy autonomię, co jest dość słabe, bo autonomia, wiecie, 1:1 zmniejsza nam dochody z production oraz z taksów, z powera, jeżeli dobrze pamiętam, więc to jest bardzo słaby perk, nie opłaca się go klikać w ogóle. Good Produce Modifier, który jest zależny od ilości ziem, ale zmniejsza nasz manpower. Też jest to dość słabiutkie w tym momencie. National Unrest plus 1, ale szybsze rozprzestrzenianie instytucji. Może być to ciekawe. Wolność prasy powoduje, że mamy większe niepokoje w kraju. Tańsi doradcy, ale znowu korupcja zwiększona w kraju. No to powiem, że jest tutaj do zastanowienia się, czy warto to w ogóle brać. Tym bardziej, że rozwój magnaterii byłby nam potrzebny po 1500 roku tak naprawdę i musielibyśmy się pozbyć Golden Liberty z naszego kraju, bo szlachta zawsze będzie miała bardzo duże udziały w naszych ziemiach. Ciężko będzie tutaj coś sensownego zrobić. Mam wrażenie, że te rzeczy tutaj nie za bardzo zostały przemyślane i zbalansowane. To cholerstwo ma jakąś gigantyczną karę do tego. Tańsi adwajzorzy o 10%, ale będziecie musieli zwiększyć wasze wydatki na korupcję. Też dość słabe to jest, no ale trudno. No mamy 40%, 5% postaram się brać z misji czy czegoś tam innego. Zobaczymy, czy nam się to uda. Więc już na samym początku Rod of Corruption musimy zwiększyć,
żeby nam dawało to 0,10 na rok. Monarchia elekcyjna, forma rządów, tutaj raczej nie widzę żadnych zmian. Okej, ale coś tutaj mamy. Wspieramy magnaterię albo wspieramy szlachtę. Okej. I z tego co widzę, magnateria super, żeby rządziła w momencie, kiedy nie spodziewamy się wojny. Zbijamy fokus na militarny. Przy Jagiellonie inaczej się nie da. Dostaliśmy Mołdawię na marchię. I widzę, że nie mamy standardowego systemu Eirów. On się rodzi. Nie no, bez jaj. Tak by były Czechy na Unii, no bądźmy szczerzy. Wzmocnimy teraz szlachtę, bo planuję wypowiedzieć wojnę właśnie teraz Węgrom. No i co? Zeppelin będzie naszym celem? Oh my god. Tylko nie wezwę jeszcze Węgrów do tej wojny. Czechów. No, może ich wezwiemy za jakiś czas. Przygotujmy się, żeby tutaj jednak... co to jest? Same pass Magnates Reform. Że co? Idealny czas na wypowiedzenie wojny, naprawdę. Ale że Unia, że co? Że Zakon Krzyżacki ma Unię nad Livonian Orderem? No ciekawy jest ten mod. Wzywamy Czechów do wojny, a sam kieruję moim wojskiem i będę rozbijał na fortach wojska przeciwnika. Powinniśmy to robić bez większego problemu, jest to niesamowicie dobra strategia, chyba że gracie na poziomie very hard, to wtedy nie. Ale tutaj jak najbardziej się dobrze spisuje. Zanim bot dojdzie, to my rozbijamy jego mniejsze staki, bardzo często nam wchodzą stack wipe dzięki temu. No i w zasadzie zdecydowałem się już oblegać tutaj tą prowincję i odciąć Czechów od Węgier. Kraje pod okupacją, państewka niemieckie, pisujemy za co łaska. Takich doradców to ja lubię. I tak się będziemy zmieniali przecież na prawosławie. Pani Wojsławi Nowicki, okej, niech mi pracuje. Wojna wygrana, więc czas na małe plądrowanko. Niech tutaj południowe Węgry zostaną, jakby to powiedzieć, przewiezione do Polski w formie inwestycji zagranicznych. I cyk, region słowacki leci do nas, war reparation plus mnóstwo pieniędzy, jak i całe południowe Węgry po prostu splądrowane. Te ognie wszędzie. Rozpoczynamy zjadanie Mazowsza. Za zdobyczne pieniądze postawmy trochę kościołów. O kurde, co tu jest? Wawel Royal Castle? Ej, bo zapomniałem zwrócić uwagi na to, jakie mamy monumenty. Tych w okolicy mamy 3-4. Z tego 3, których nie kojarzę, bo mamy jeszcze Malbork, który zwiększa national... O, nic fajnego w sumie. Jeżeli idzie o Wawel, może być. Ej, to powiem wam szczerze, Institution, to my musimy chyba wziąć jednak innowacyjne jako jedne z pierwszych. Corvin Castle, no to jakieś takie dziwne. A w Kijowie wszystko bez zmian. W sumie to my możemy przecież też już podejrzeć misje litewskie i te, wow, też się bardzo różnią od tego, co mamy normalnie. Trzeba byłoby też tą Litwę kiedyś zobaczyć. Wołyńskie oraz misje Mazowsza, no to są takie same, jakie były. Czy dobrze widzę, że zabieranie ziemi estate'om daje nam teraz unresta? Ups. A przez to, że zabrałem tą ziemię, nie mogę w tym momencie wymusić odpowiednich buntów. Bo nawracanie nie daje nam największego modyfikatora. Active Missionary plus 6, a Size of Land plus 8. No wyjebiście. I wydarzyły się dwie rzeczy. Węgry wpadły pod Austrię, więc będziemy musieli kiedyś się odbić z powrotem. Oraz Węgry są atakowane teraz przez Osmana. No więc czeka tutaj ich duży konflikt. My natomiast integrowaliśmy Mazowsze. Gdzie jest misja na przeniesienie stolicy do Warszawy? Na razie nie będziemy tego robili, bo w Krakowie musimy wprowadzić renesans. I z tego co widzę, też chyba dostaliśmy jakiegoś nerfa na tych naszych doradców trójkowych. A nie, tutaj są dużo później oni. To the battle za Gdańsk i wolność tamtejszych mieszczań. Za pieniądze, które dzięki temu zdobędziemy. Za handel bałtycki. Idziemy prać krzyżaka, po prostu. Tylko żeby teraz mi bunty prawosławne nie wybuchły zbyt szybko. Niszewa Privileges, które nie dadzą mi żadnego efektu, albo bunty magnaterii. Bunty! Easy stack wipe. Ech, IBA 9 zostawiło dwie prowincje zakonowi. O, ale Livonian Order jest wolnym krajem. Gdańsk staje się naszym wasalem? Aha, i musimy teraz zniszczyć zakon do końca. Okej! O cholera, wy nie chcecie mieć magnaterii na minucie. Oj, nie chcecie! No to czas zamienić kraj na prawosławie. Powiem szczerze, nie próbowałem jeszcze tego buildu, którego testowałem na Neapolu, na takim kraju jak Polska.
pójdę tutaj w niego, czyli pójdziemy innowacyjne, ilościowe oraz ekonomiczne. A nie, my mamy Nicolas Copernicus, Boże, jaki ja jestem ślepy. Witam cię u nas, mój największy przyjacielu. W sumie dodajmy z powrotem kulturę ruteńską oraz słowacką do akceptowalnych. Tak, Lukas, kretynie, najpierw trzeba było dodać state, potem możesz przenieść tam stolicę. Co też w zasadzie zrobiłem już. Dziwne, w sumie wojna się zakończyła, Węgry pozostały bez zmian. Czyżby się wybroniły? Idziemy w Bagnaterii, mój kraj tak czy siak będzie teraz taką kupą, że nie będziemy żadnych wojen toczyli przez najbliższe 20 lat. O, i jakby to powiedzieć, Sejm się sprzeciwił tym reformom i muszę przyznać, że bardzo fajnie jest na tym modzie, że co pojawienie się jakiegoś eventu na to, czy wzmacniamy siłę szlachty, czy Magnaterii, potem Sejm musi to zatwierdzić. Jak zatwierdzi, to mamy bonusy, jak nie zatwierdzi, to minusy. Coś jak przy zmianie władzy. A propos władzy, ciekawe co będzie po śmierci mojego władcy. Horror, no, co tu się złego stało? O Boże, dużo złego się stało. Ile? Oh my god, to będzie tragedia. Wykonajmy nasze misje tutaj, raz, dwa, w Chęcinach. To jest nie, trzeba było to zdewować. Ogólnie cała zmiana kosztowała mnie 1000 golda, jestem w plecy, masakra. W ogóle kraulanców nie mam i jeszcze teraz bunty mi się odpalą, które też musimy stłumić. Oj, mogę się przejechać na tej zmianie religii, no ale trudno. Myślę, że tak czy siak przyszłościowo warto będzie. No chyba, że Osman przyjdzie i mnie zaora, no to wtedy nie było warto. Zacznijmy od zmiany religii w rejonie słowackim. Na naszej kopalni złota. W sumie większość naszego kraju jest prawosławna, tyle dobrego. Wymuśćmy zmianę religii na Litwie. O, na Mołdawii też, tylko mają naszą religię. Gdańsk będzie mega nielojalny, ale mamy dużo prestiżu, więc czemuż by tego nie wykorzystać? Raz, dwa, trzy, cztery. Gites. Mam nadzieję, że tutaj nic nie było na katolicyzm w tych misjach, chociaż jak przeglądałem, to raczej nie. XD, tak mi się różne modyfikatory z eventów i z misji podpalały, że w prowadzenie technologii bieżącej 267 punktów mnie kosztowało tylko. Zobaczcie te wszystkie modyfikatory. Te, Czechy, daj ta pieniądze. Ale że Magnateria korupcję zmniejsza? Lurowo, że tak powiem? I cyk, kopalnia zdewowana. Pieniążki do skarbca lecą, wyjebiście. Tutaj jako pierwsze weźmy mniejszą agresywną ekspansję. What the fuck? Jakie to mocne! Przy okazji zlewarowałem sobie tutaj pożyczkami, moje gorsze pożyczki. Integrujemy Gdańsk. Atakujemy zakon krzyżacki, żeby nie popełnić tego błędu naszych poprzedników. No i załatwić jego sprawę do końca. Livonian Order zobaczymy. I ta strata stabilności to boli. Cały Livonian Order i cały zakon krzyżacki. No i naszemu królowi się zmarł. I teraz wygląda na to, że znowu dostajemy okres bez królewia. I nasza szlachta i magnateria muszą wybrać nowego władcę. No, fajnie wygląda. To wygląda jak standardowy jakiś event. Tylko ci władcy nie są za dobrzy. Weźmiemy sobie prawilnego litewskiego władcę. Ale też możemy wziąć brandenburskiego, czeskiego. O Boże, co oni słabi. Ale za to nie są słabe promocje na NEBie. Z kodem Lukas 3% drożej. Linki w opisie. Dobra, bierzemy litewskiego, no bo polskiego Władysława to ja na pewno nie chcę. Bierzemy Władysława z Litwy. Opaliński. 5-3-4. Bardzo fajnie. I ma 36 latek. I po elekcji mamy też wybór. Komu chcemy przyklaskać? A w Nowym Sączu zebrali się niezadowoleni, przegrani wyborcy. O, jakby to powiedzieć, czas stłumić zamieszki. Gdańsk zjedzony. Mamy teraz 36% udziału w Bałtyku. I sukcesywnie będziemy ten udział zwiększali w najbliższym czasie. Zrywamy sojusz z Czechami, ponieważ wreszcie możemy wykonać tutaj wszystkie trzy misje, co spowoduje, że dostaniemy Unię na Węgry i Czechy. W Prusach odpalmy edykt na nawracanie i lećmy po kolei wszystkie prowincje z tego regionu. Dobra, czeka nas teraz trochę cięższa wojna. Musimy zaatakować Austrię i wyzwolić Węgry, bo okazało się, że tutaj coś popsute są te misje i nie dostajemy Cassius Belli na Węgry, chociaż to chyba akurat też tak działało. Ani claimów na ten region nie dostajemy, co jest dość takie słabe, więc no najpierw lecimy uwolnić Węgry, żeby znalazły się pod tą właściwą Unią za jakiś czas. Lećmy z tym koksem, pora najwyższa.
podczas wojny z Austro-Węgrami stosuję moją ulubioną taktykę. Jedną armię wysyłam do okupacji sojuszników, żeby bardzo szybko ich wyjmować z wojny. Drugą armię wraz z moimi wasalami chodzę po moich fortach i jednocześnie staram się wygrywać kolejne bitwy. Chociaż tu do końca nie było to aż takie łatwe. Bo bot nie wiem, czy się uczy, czy się nie uczy, ale musiałem z nim toczyć walki na niezbyt fajnym terenie, gdzie nie było żadnych kart dla niego, co najwyżej minus 1, bo jak tylko dochodziło do walki na fortach górskich, gdzie mam minus 2, minus 3 do roli, no to bot po prostu się wycofywał z tej bitwy jak najszybciej. Bardzo często laliśmy się na Poznaniu, który padał chyba z 10 razy podczas całej tej wojny i 10 razy był odbijany. To jest całkiem normalne na tym etapie rozgrywki, kiedy już są pierwsze armaty, a jeszcze nie mamy fortów czwórkowych. Ostatecznie po wyjęciu wszystkich sojuszników ościennych, sama walka już była dużo łatwiejsza. O, ja tego wcześniej nie zauważyłem. Fajny edykt w sumie. I sama Austria i Węgry zostały przeciwko nam. Ten Poznań to chyba czwarty raz odbijam. To jest jakaś masakra. Ale Hugo, może tutaj jakieś niemieckie inwestycje nam zrobią, nie? Fajnie by tak było, jakby nam przejmował przeciwnik i rośnie nam development. Hurdur! Chyba nie takiego Wiednia tutaj chcieli Austriacy. Nie no, znowu! Coś ci lidewcy szlachcice są naprawdę nieźli. Polacy, patrzcie to. Coś w tym musi być. I uwalniamy Węgry. Trochę to ludzi kosztowało. Oby Węgry doceniły to. Jaki event! Tutaj nietypowy na Polskę. Zobaczcie, możemy wypuścić Kurlandię jako naszą marchię i możemy nią nawet grać. Wiecie co? Ja zobaczę, jak ta Kurlandia wygląda. What the fuck? Czy kogoś tu popierdzieliło? Zobaczcie, jak to z technologią stoi. Który to ma poziom? 9,8... Co to ma za ideę, że rozwinięte ta Kurlandia? To jakiś potwór. To jest chyba kraj przygotowany po to, żeby robić jakiś eksodus do Afryki. Serio? Co za beka? Ej, muszę kiedyś tym zagrać. Zresztą teraz widzę, I'm going to Africa. Ale dobra, wypuśćmy tą Kurlandię. Niech będzie naszą marchią. I zobaczcie, ona już ma 25 żarówek, kiedy możemy mieć dopiero tyle. To jest jakieś popieprzone. Ciekaw jestem, czy ta Kurlandia zrobi mi po prostu kolonie w Afryce, czy to bot mi tak to rozegra. Robimy misję na bursztyn na Bałtyku i od razu więcej pieniążków. Dobra, za 5 lat zejdzie mi trus z Węgrami, więc to jest moment, żeby wykonać nasze misje tutaj i uderzyć na Czechy. O tak, będzie zabawa. A co to wojsko tu robi? Ta wojna raczej nie będzie ciężka. Unia z Czechami plus parę groszy. Wow. Dobra, poprawiamy te relacje. Port w Gdańsku leci na trzeci poziom. Co to jest? CD Podlasie, Wołynia, Polsce. Ożysz mordę? Tak za darmo? Ja to mogę mieć od samego początku? O Boże. O, Podlasie dalej. Tylko po cholerę ja to kliknąłem, jak ja już mogę tworzyć Rzeczpospolitą. No to bardzo szybko wprowadzimy Polish Crown. No i wreszcie atakujemy po tych wszystkich latach oczekiwania. Nie. O, serio, Magnateria akurat doszła do władzy. Trudno, przeżyję to. Nie zawsze muszą się na wszystko u mnie zgadzać. No ale ta wojna też będzie mega łatwa. O kurde, ale będzie napalane. XD, jestem tak potężny, że Moskwa już nie jest dla mnie rywalem. Tfu na nich. I od razu serduszko. Polski potop na Austro-Węgry. Tym razem litewskiego władcy nie biorę. Polski jest całkiem niezły. Przy okazji zdecydowałem się jeszcze najechać Krym. I Unia nad Węgrami nam wpadła, plus mamy Krym. I tyle prowincji do odbicia. Fajna misja. Wojna z Osmanem. Na pewno chcę to zrobić. I nadszedł wreszcie ten czas. Tworzymy Rzeczpospolitą. Yeah! What? Że teraz dopiero dostałem klejmy? What the fuck? Polska i Śląsk? Co tu się wydarzyło? Co to za incydent? Austria mnie atakuje, żeby Imperial Ban, czyli wyzwolenie Śląska spod nie no, w życiu. Czyli co? Czeka nas wojna z Austrią? Jako flaga fajna! I troszeczkę więcej naszych misji. Kolejne eventy. Atak na Osmana, do końca Leader Cost minus 25%, Annexation Cost minus 30%, okej,
Ładnie, kawalery szok, oh my god, dobra, to jest niezłe. Ale tak jak mówiłem, jeżeli chcecie zobaczyć kontynuację tego odcinka, 2000 łapek i nagram wam odcinek drugi, kolejne 50, 100 lat. Dajcie znać. A jeżeli po dzisiejszym odcinku czujesz niedosyt, zapraszam do obejrzenia odcinka z dwóch Sycylii. No, pod grę troll, ale jak to na mnie, i tak będę bardzo dużo podbijał.